to, co teraz będę mówił, to chciałbym, żeby było pewnego rodzaju podsumowaniem. To już troszkę coś innego. To już nie jest wskazywanie na to, co dotyczy kultury, mass mediów, co jest tym złem, uderzającym w nasze serca, w nasze dusze, w nasze ciała, w relacje. Ale przede wszystkim będziemy się starali odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby ich ochronić, bo akurat poniekąd te pytania, które były zadane na wcześniejszej konferencji, podsunęły, że teraz właśnie mam mówić tą konferencję, mimo że ją zaplanowałem na jutro, ale ona będzie taką ciekawą kontynuacją tego, co mówiłem wcześniej. Tutaj padło pytanie, jak ochronić, jak pomóc dziecku, młodemu człowiekowi uzależnionemu od tych gier komputerowych, od internetu. A teraz będziemy próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ochronić duszę. Jak ochronić duszę, czyli już wyjść poza to uzależnienie, tylko bardziej zatroszczyć się o uświęcenie. Bo popatrzcie, tu chodzi o pewną zasadę. Jak my ją pojmiemy, to będzie nam później łatwo sobie ustawić inne rzeczy. Ja na to wpadłem, zresztą to nie tylko ja na to wpadłem, bo ja to też usłyszałem od kogoś. Kiedy jeździłem na rekolekcję Ruchu Czystych Serc i tam wielu ludzi pytało, co zrobić, żeby sobie pomóc z grzechami na przykład nieczystymi i z tym też wiążącymi się uzależnieniami. I wtedy pewien kapłan, cytując zresztą jakiegoś świętego, powiedział, że jeśli ty będziesz się troszczył o własną świętość, to Bóg się zatroszczy o twoją czystość. Popatrzcie, to jest całkowita zmiana naszego myślenia, że nam się wydawało, że my musimy coś zrobić, żeby pokonać ten grzech nieczystości, to uzależnienie, podjąć jakieś konkretne działania i można by tutaj ich wyliczyć dużo i one są ważne i potrzebne. A tak naprawdę to w sumie tu też znajdujemy dopowiedzenie do dzisiejszej Ewangelii, że zaufaj Bogu. Ty zatroszczysz się o Jego sprawę, On zatroszczy się o Twoje. Ty zatroszcz się o Królestwo Boże, o tą sprawiedliwość, a On zatroszczy się o to, żebyś Ty pokonał swój grzech, swoją słabość. Zatroszcz się o Boga. A więc, żeby pokonać jakiekolwiek uzależnienie, jakiekolwiek zło obecne w naszym życiu, trzeba się zatroszczyć o swoją świętość. Swoją świętość i świętość naszych bliskich. Nie chciałbym, i to byłby błąd, gdybyście wyjeżdżając z tych rekolekcji przede wszystkim wyjechali pełni różnego rodzaju pomysłów. Co ja mam zrobić, żeby ochronić moje dziecko przed internetem, grami, komputerami i macie całe projekty, plany, działania. Gdyby tylko na tym poprzestać, to byłoby za mało. Chodzi o to, żebyście wyjechali stąd z przeświadczeniem, co ja mam zrobić, żeby być bardziej świętym. Ja i moje dzieci. Żeby im zaproponować pewne bardzo konkretne drogi do uświęcenia. Bo uświęcić się to znaczy wprowadzić Boga do swojego życia. To nauczycie kochać Go coraz mocniej. I wtedy z automatu porządkuje się wiele rzeczy naszego życia. I tutaj właśnie chciałbym się odwołać do tych orędzi, o których już mówiłem dzisiaj, które miały miejsce w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Imienia i nazwiska tejże kobiety nie znam, bo ona go nie podawała. Ukrywa się pod pseudonimem Maria Mante. Ja szerzej temat tych objawień przedstawiłem w jednej z konferencji, która jest na moim kanale. Tytuł chyba tej konferencji był Macierzyństwo na wzór Matki Bożej. To warto, czy Matka Boża wzorem macierzyństwa, coś w tym stylu. Warto sobie przesłuchać, bo tam zrobiłem takie głębokie wprowadzenie w te orędzia i całość konferencji to jest właściwie cytowanie różnych takich spraw, które Matka Boża powiedziała do tej młodej mężatki. Te orędzia też warto wiedzieć, one mają imprimatur, zgodę biskupa, zostały zatwierdzone przez lokalny kościół, są w języku angielskim, ale poprosiłem pewną moją znajomą, żeby je przetłumaczyła na język polski, ona to robi. I jak się uda, to jedną z kolejnych książek, które będę chciał wydać, to właśnie te orędzia. To myślę, że to będzie taka bardzo konkretna pomoc dla rodziców, szczególnie dla matek, bo istotą tych orędzi było to, żeby przekonać matki, by stały się świętymi matkami. I Pan Jezus zaproponował jej takie dzieło Apostolat Świętego Macierzyństwa. Więc ufam, że niedługo się ta książka pojawi. I w ramach tych orędzi tutaj wybrałem kilka. Jednym fragmentem z tych orędzi, właśnie tym, od którego zacznę, już miałem niedawno okazję dzielić się w Rzeszowie na spotkaniu z małżeństwami.
ale to dosłownie 1/3 tego, co tutaj mam. A wam przeczytam tutaj te wszystkie, które sobie powybierałem. Nie jest ich dużo, ale chodzi właśnie o te, które będą przydatne w kwestii świętości waszej i waszych dzieci. Co robić? I punkt wyjścia jest dokładnie ten, o którym myśmy mówili dzisiaj przez te pierwsze dwie konferencje. Czyli punktem wyjścia jest świat, w którym żyjemy. Perfekcyjna znajomość realiów współczesnego świata Boga. Bo kto może znać ją lepiej niż sam Bóg? My nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakim bagnie żyjemy. Bóg doskonale wie, bo On wie, jakie są konsekwencje dla życia każdego człowieka. I On daje na to zło, znając je całkowicie, w pełni, dokładnie, bardzo konkretne lekarstwo. I mówi, że ci, którzy będą się tego trzymać, zostaną uchronieni przed tym złem. Sam On gwarantuje swoim słowem, daje przymierze. Warto się tego trzymać. I pierwszy z tych fragmentów, który tutaj wybrałem, właśnie dotyczy cnoty czystości. I tutaj mówi Pan Jezus. Czystość jest piękną praktyką, która w szczególny sposób uwalnia serce do Bożej miłości. Popatrzcie, jedna z najpiękniejszych definicji czystości. Czystość uwalnia serce do Bożej miłości. Człowiek, który dba o czystość, walczy o czystość, to tak naprawdę dba o to, żeby mógł kochać Boga z całego serca. I dalej Pan Jezus mówi, polecam tych, którzy przeżywają trudności powołanych do takiego życia mojej Matce, która będzie ich orędowniczką i wsparciem w chwilach pokusy lub próby. Ta, która od momentu swojego istnienia była całkowicie czysta, pomoże im na wiele sposobów i pomoże przezwyciężyć wszelkie trudności, bez względu na to, jak wielkie mogą się wydawać. Proszę, Pan Jezus daje nam pierwszy sposób walki o czystość. Matka Boża, swoja Matka. Ona będzie orędowniczką i wsparciem w chwilach pokusy lub próby. A więc Pan Jezus chce, żebyśmy sobie to ustawili, że w momencie, kiedy przychodzi pokusa, próba przeciwko czystości, mamy natychmiast zacząć się modlić do Matki Bożej. Choćby nawet to pod Twoją obronę. Dziesiątka różańca, różaniec. Ale uciekać się do Matki, prosić ją o pomoc. Dlaczego właśnie ona jest najskuteczniejsza w walce z szatanem, z grzechem nieczystym? Ponieważ była całkowicie czysta. I pomoże na wiele sposobów przezwyciężać wszelkie trudności, bez względu na to, jak wielkie mogą się wydawać. Więc jeżeli masz świadomość swojego grzechu, albo grzechu Twoich bliskich, może Twojego dziecka, to jeżeli modlisz się do Matki Bożej z ufnością, to choćby nie wiem, jak bardzo utopiony był w tym grzechu Twój bliski, albo Ty sam, Matka Boża pomoże Ci z tego wyjść, bo grzech nie może być silniejszy niż Bóg, niż Boża łaska i to, co Matka Boża może u Boga wyprosić dla nas. Warto tym pamiętać. I dalej Pan Jezus mówi, wybrałem ją, aby była Waszym wzorem w taki sposób, aby to pokolenie, tak zdeprawowane w tych praktykach bezmyślnego zachowania, mogło wznieść się ponad światowe standardy dzięki jej wstawiennictwu i przykładowi. Jak trafnie Jezus ponazywa po imieniu to wszystko, co się dzieje w dzisiejszym świecie, aby to pokolenie tak zdeprawowane w tych praktykach bezmyślnego zachowania, bezmyślnego, czyli bezrozumnego, szkodliwego, absolutnie szkodzącemu sobie samym innym ludziom, mogło wznieść się ponad światowe standardy zachowania dzięki jej wstawiennictwu i przykładowi. Gdyby nie jej wstawiennictwo, wielu zgubiłoby się teraz z powodu powagi tej sytuacji. Brak moralności wymknął się spod kontroli do tego stopnia, że cierpi z tego powodu całe społeczeństwo. Bo dzisiaj do władzy doszli ludzie, którzy chcą deprawacji, chcą promocji deprawacji, legalizacji deprawacji, dewiacji, dać prawo do tego, żeby swobodnie grzeszyć, niszczyć siebie i innych ludzi. I to nazywać prawem człowieka. To jest właśnie to zło, z którego powodu także i my cierpimy. I dalej Pan Jezus mówi, piękno czystości i skromności zostanie ponownie docenione za panowania niepokalanego serca mojej Matki, tak, że wszyscy zobaczą jasność, jaką to zapewnia na drodze do mnie i waszego niebieskiego domu. Właśnie, ja myślę, że te czasy już są bardzo bliskie. Zresztą Matka Boża w orędziach w Medjugorje o tym często mówi, że te czasy panowania jej niepokalanego serca już są bardzo bliskie, że one nastaną właśnie przez kapłanów. Ona mówi, moich umiłowanych synów.
I to właśnie przez kapłanów Matka Boża chce doprowadzić ludzi do swojego niepokalanego serca. Właśnie kapłanów, którzy będą promować czystość, którzy będą przekonywać o wartości skromności w tym świecie, w którym tak łatwo o zatratę wstydu. I dalej mówi Pan Jezus: moje dzieci cierpią bardzo z powodu tych szalejących błędów w myślach i praktykach. Pragną interweniować w ich sprawie. Muszą mnie czcić w obrazie Najświętszego Serca, a ja pomogę im się przezwyciężyć podstępne plagi, które wkradają się do domów. I znowu Pan Jezus daje konkretne narzędzie. Jego Najświętsze Serce. Muszą czcić mnie w obrazie Najświętszego Serca, a ja im pomogę przezwyciężyć podstępne plagi wkradające się do ich domów. Ja podejrzewam, że każdy z nas, albo przynajmniej większość, ma jednak takie wspomnienie ze swojego domu rodzinnego, że ten obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej, Niepokalanego Poczęcia, to są właśnie te dwa obrazy, które no, w jakiś sposób wpływały na nas, na nasze dzieciństwo. Przed tymi obrazami się modliliśmy. Dobrze byłoby, żebyśmy do tego wrócili. Dobrze byłoby, żebyśmy każdy zatroszczył się, jak tutaj jest obecny, żeby w jego domu codzienna modlitwa była właśnie przed tymi dwoma sercami, Najświętszym Sercem Pana Jezusa i sercem Matki Bożej. I to jest obietnica Pana Jezusa. Pomogę im przezwyciężyć podstępne plagi, które wkradają się do ich domów. Ojciec i matka mogą nie zdawać sobie sprawy z tych plag, które mogą dotykać ich dzieci. Dzieci mogą się nie domyślać tych plag, których żyją ich rodzice. Ale właśnie tutaj jest obietnica Pana Jezusa, Jego pomoc. A mówi Jezus: mówię o plagach w sensie grzechu niemoralności i nieskromności. Będziecie mogli cieszyć się pokojem w waszych domach od tej tyranii, jeśli będziecie mnie w ten sposób czcić. Chrońcie swoje domy i wasze dzieci obrazem mnie i mojego Najświętszego Serca. Noście odznakę Najświętszego Serca i umieśćcie mój obraz w widocznym miejscu w swoich domach, a będę wam błogosławił obficie. O właśnie, to co mówiliśmy sobie wcześniej. Niewielu wie lub naprawdę rozumie moc, jaką dałem temu nabożeństwu czczenia mnie w ten sposób. Gdyby wiedzieli, rzeczywiście by praktykowali. No, te słowa Pan Jezus mówi do mieszkańców Ameryki. Tam rzeczywiście te nabożeństwa praktycznie obumarły do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe teraz w polskich kościołach przez cały miesiąc. Litania jest odprawiana przed mszą świętą czy po mszy świętej. Procesje eucharystyczne, no te obrazy Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale w Ameryce o tym zapomniano i Pan Jezus chce to wskrzesić. Ale to nie tylko problem Ameryki. Myślę też już niestety coraz bardziej także Polski. O tym zapominamy. Jaka jest wielka moc nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Choćby te litania, najprostsze litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odmawiać ją codziennie w intencji o czystość serca swojego, swoich dzieci, męża, żony. Jaka to jest moc? Jezus mówi: niewielu wie lub naprawdę rozumie moc, jaką dałem temu nabożeństwu czczenia mnie w ten sposób. Gdyby wiedzieli, rzeczywiście by praktykowali. Przyszedłem, aby ponownie powiedzieć wam, abyście wykorzystali praktyki, które objawiłem w przeszłości dla waszego zbawienia i ochrony. Niezliczone nabożeństwa, które były przekazywane przez wieki, aprobowane przez mój Kościół, powinny zostać wprowadzone w życie i być szeroko stosowane, aby powstrzymać zło, które czai się dzisiaj, czekając, aby jak głodny lew pochłonąć każdego, kto upada. Uzbrójcie się w świętość i to, co święte, moje sakramentalia i nabożeństwa, abyście nie padli ofiar. I to znowu Pan zdaje nam konkretne wskazówki. Uzbrójcie się w świętość i w to, co święte. Święty obraz, medaliki, różaniec. Dbać o to, żeby mieszkanie było poświęcone. Jaki wielki był i jest ciągle atak na kolędę. Przecież diabeł doskonale wie, dlaczego on chce, żeby tych kolęd nie było. On będzie ludzi mówił: a tak, księża chodzą po koperty zbierać. A jemu nie o te koperty chodzi. Jemu chodzi o to, żeby nie było błogosławieństwa w domu, żeby nie były te domy poświęcone obecnością kapłana, Pana Jezusa, jego modlitwy, żeby on sobie mógł rządzić. I tak później jest. Że tam, gdzie nie ma kolędy, to później już nie ma co zbierać. Tam już nie ma wiary, bo tam nie ma świętości, tam nie było modlitwy.
A więc warto właśnie uzbrajać się w to, co jest święte. Niech tego będzie w domu jak najwięcej. Różaniec i szkaplerz mojej Matki, nabożeństwo do Najświętszego Serca, dadzą wam największą ochronę i pomoc w wielkim stopniu waszej świętości. Ilu z was ma szkaplerz Matki Bożej? Ręka do góry, proszę. No, to cała reszta czeka na przyjęcie różania. Szkaplerza. Naprawdę to jest wielka łaska. Ktoś szczególnie zmaga się z tymi grzechami nieczystymi, to polecam przyjąć szkaplerz Matki Bożej, ten tak zwany szkaplerz karmelitański. To w internecie sobie poczytać, są też wielkie obietnice związane z tym szkaplerzem. Tak więc warto to nosić. I odmawiać różaniec, to jest podstawa. I nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chcę, aby wszystkie moje dzieci praktykowały 9 pierwszych piątków jako zadośćuczynienie za grzechy i 5 pierwszych sobót na cześć mojej Matki, aby fala zła na całym świecie skończyła się klęską. I tu znowu kolejna prośba Pana Jezusa. 9 pierwszych piątków miesiąca. Może to znacie z dzieciństwa. Zaraz po pierwszej komunii świętej księża to proszą, żeby dzieci chodziły, ale to jest nieświadome. Zróbcie to teraz po latach, świadomie. 9 pierwszych piątków miesiąca, 5 pierwszych sobot miesiąca. Jakie za tym kryją się obietnice? Aby fala zła na tym świecie skończyła się klęską. I mówi dalej Pan Jezus, te dwie comiesięczne dewocje, jeśli byłyby praktykowane wiernie przez moich wyznawców, same wygrałyby tę bitwę. Tak wielka jest ich moc w złagodzeniu boskiej sprawiedliwości i wykorzenianiu grzechu i zła. Takie są też świadectwa wielu ludzi, którzy wchodzą w te nabożeństwa. Jeden mężczyzna mówi, że takie wielkie łaski wyprosił dla swojej rodziny, gdzie tam wcześniej naprawdę było dużo zła, przez te nabożeństwa, 9 pierwszych piątków miesiąca i pierwsze soboty miesiąca, że on mówi, ja nie poprzestałem na tym. Był 9 razy pod rząd, na pierwszych piątkach łatwo nie było. Był 5 razy na pierwszych sobotach. Diabeł robił wszystko, żeby nie dał rady, ale wytrwał i mówi, skończyło się, ja zaczynam jeszcze raz i jeszcze raz. I już 4 czy 5 raz pod rząd leci, bo mówi, to są tak potężne łaski. On to widzi. Z wielką wiarą w tym bierze udział. Mówi Pan Jezus, praktykujcie te nabożeństwa nieustannie, a rzeczywiście poszybujecie do mnie na skrzydłach miłości, tak jak wasza modlitwa. Nauczycie się kochać mnie w sposób, w jaki pragnę być kochany, czyli w moim człowieczeństwie i boskości, złączonymi na wieczność z miłości do ludzkości. To jest bardzo ważne, co Pan Jezus mówi. Nauczycie się kochać mnie w sposób, w jaki pragnę być kochany. Bo nam się wydaje, że to my wiemy lepiej, czego chce Pan Jezus, jak mamy Mu okazywać miłość. I tutaj są niestety często pomyłki, to gigantyczne pomyłki. Komuś się wydaje, że okazuje miłość Jezusowi, Bogu, a tak naprawdę żyje w grzechu. Ja tak często niestety mam, pytam w konfesjonale, czemu Pani nie chodzi do kościoła, bo się spowiada, że nie chodzi do kościoła. No, bo ona nie czuje takiej potrzeby, żeby musiała do kościoła chodzić. Ona mówi, ja sobie mogę pójść do lasu, na łąkę, pomyśleć sobie o Bogu, zaśpiewać sobie jakąś piosenkę religijną i ja wtedy czuję, że to jest to. Ja mówię, ale Pan Bóg mówi wyraźnie, będziesz Dzień Święty święcił. Pan Jezus zostawił nam Eucharystię. To Pan Jezus decyduje, w jaki sposób mamy Mu okazywać miłość. I On dalej mówi, nie ten, kto mówi, kocham Cię, ten naprawdę okazuje miłość, ale ten, który przestrzega Bożych przykazań. To są słowa Pana Jezusa. Czyli nie nasze słowa, emocje, uczucia, zachcianki, tylko wola Boża objawiona w Słowie Bożym. To jest pułapka, w którą zły duch wielu ludzi wprowadza. Im się wydaje, że tam, gdzie jest ich emocja, tam jest oddanie chwały Bogu. A okazuje się, że niekoniecznie tam, gdzie jest nasza emocja. Może właśnie to Twoje przyjście do kościoła, gdzie niejednokrotnie nic nie czujesz, dla Boga znaczy więcej niż te różne inne praktyki, które dużo Tobie dają, ale tak naprawdę w oczach Bożych niewiele znaczy. Warto to mieć gdzieś tak na względzie. I dalej Maryja, Matka Boża, mówi, uczy o powołaniu, jaka jest wartość powołania. To już jest inny fragment. Jakie ważne jest nasze powołanie. Chcę, aby wszystkie moje dzieci wiedziały, że każde z nich jest dla mnie cenne i drogie i ma wyjątkową rolę, którą ma pełnić w pojedynkę i do której je wybrałem. Nie muszą czuć się onieśmieleni nadzwyczajnymi wydarzeniami, które mogą czasami przytrafiać się innym,
może nawet tym, którzy są im bliscy, ale powinni być pewni, że są wyjątkowi i piękni dla mnie i mojego Syna w sposobie, w jaki zostali stworzeni i ukształtowani w moim niepokalanym sercu do konkretnej misji, do której zostali wybrani. To jest ważny temat, szczególnie dziś, kiedy tak wielu chłopaków, dziewcząt kwestionuje choćby swoją płeć. Ta płeć jest kwestionowana nieraz nie przez nich, tylko przez dorosłych rodziców, częściej niestety też w szkole, przez różnych edukatorów, pseudopsycholożki, pedagogzki. Jedna moja znajoma, która pełni w szkole właśnie taką funkcję, jest pedagogiem, no ma w gabinecie też drugiego pedagoga, który na wszystkie problemy tych młodych ludzi, którzy do niego przychodzą, to ma jedną receptę. Zmień płeć, to jest twój problem, zmień płeć. A ta młoda kobieta po prostu się za głowę chwyta. Czy pan stracił rozum? Co pan im radzi? Pan im robi wodę z mózgu. Pani się nie zna, pani się na tym nie zna, pani nie zna bieżąco. No, tylko że jednego czy drugiego wysłał na jakieś takie terapie przygotowujące do zmiany płci i tam później były próby samobójcze tych młodych ludzi. Nie dość, że nie rozwiązał tych problemów, to jeszcze pogłębił. I tyle z tego było. Skutek tego był jednak taki, że to ta koleżanka musiała się z tej szkoły wycofać, bo dyrektor bał się ruszyć tego człowieka, bo czuł, że za nim stoją właśnie te współczesne jakieś ideologie. On też nie chciał stracić posadki. I tak właśnie dzisiaj się to kończy. I dalej ofiarą są dzieci, młodzież, o które nikt nie walczy, nie dba. Każdy z nas ma tą swoją rolę, jako mężczyzna, jako kobieta. Jego ciało zostało ukształtowane w taki, a nie inny sposób. Z tym też nie buntujmy się. To też jest wielki błąd młodych, szczególnie pod wpływem tych różnych filmików na YouTubie, influencerów i tak dalej, osób, które kreują jakiś współczesny wzorzec, jak ma wyglądać kobieta, mężczyzna, tych reality show, gdzie młodzi przystojni, wysportowani, umięśnieni mężczyźni, kobiety, każda po operacji plastycznej i tak dalej, że to oni mają kształtować, jak ma wyglądać dziś kobieta i mężczyzna, jak się mają zachowywać, co jest bzdurą absolutną, kłamstwem na temat męskości, kobiecości. Bo oni tylko pokazują i promują swoje pogubienie. No ale to się fajnie sprzedaje. Na to się fajnie patrzy. I młodzi niestety za tym idą. A Matka Boża mówi, zaakceptuj swoje ciało. To, kim jesteś. Bo tobie zostały przeznaczone pewne bardzo konkretne zadania. I tylko ty możesz je wypełnić w życiu. To jest też bardzo ważne. Matka Boża mówi, każdy z was jest wyjątkowy i piękny dla mnie i dla mojego Syna. Został stworzony do konkretnej misji. A więc to jest też ta świętość, kiedy potrafimy zaakceptować siebie i widzieć w tym, że w tym jest Boża wola, kim jest, kim się urodziłem. Zaczynam szanować swoje życie, swoje powołanie. A więc niech to też będzie jakąś taką drogą prowadzenia rozmów ze swoimi dziećmi, żeby były odpowiedzialne za tą misję, do której Bóg ich przeznaczył. I wtedy też sam rodzic się poniekąd zaczyna formować, bo wie, że to nie on będzie ustawiał życie dziecka, bo tak często jest, że to dziecko ma realizować plany czy marzenia rodziców, tylko że to raczej oboje mają być otwarci na to, żeby Bóg pokazał, co jest powołaniem dla tego dziecka. Jeżeli dziecko rozpozna, co Bóg od niego chce, będzie szczęśliwe, bo będzie robić to, czego od niego Pan Bóg chciał. Jeśli dziecko jednak będzie robić to, co rodzice chcą, to być może się pomyli. Być może się pomyli i będzie nieszczęście i dziecka, i rodziców. Jakby czytając nasze lęki, Matka Boża mówi dalej. Nigdy nie kwestionuj dróg Boga. Nie są one twoimi drogami i są daleko poza twoim zrozumieniem. Bądź zadowolony z tego, co Bóg ci dał i rób to, o co cię prosi w twoich codziennych obowiązkach. A osiągniesz doskonałość, do której On cię wzywa w tym stanie życia, i w twojej konkretnej sytuacji. Nam się wydaje, że wielkie sprawy musimy robić, żeby spełniać misję, którą nam Bóg przeznaczył. Że już rzucić wszystko i gdzieś tam na drugi koniec świata. Nie. Wypełniaj dobrze swoje codzienne obowiązki. Choćby ci się wydawało, że to nic nie znaczy, a w oczach Bożych to ma wielkie znaczenie. A osiągniesz doskonałość, do której On wzywa cię w tym stanie życia i w tym konkretnej sytuacji. Nigdy nie bądź zazdrosny ani zawistny. I pamiętaj, że możesz nie znać ich, tych ludzi, którym zazdrościsz, ukrytych krzyży.
Ci, którzy otrzymują wielkie dary od Boga, noszą wielkie krzyże i często nie są w stanie mówić z chęci milczenia, aby zwiększyć swoje zasługi. Jest to dobra praktyka, która jest miła Bogu. Gdyż gdy narzekasz na swoje krzyże, tracisz zasługę, do której są przeznaczone, pomniejszając ją do tego stopnia, w jakim doświadczasz. Jak wiecie, kiedy wiele się da, wiele się oczekuje. A więc z każdym powołaniem jest jakiś krzyż, każdy go nosi. Matka Boża zaleca, by nie narzekać na ten swój krzyż, by nie pomniejszać swojej zasługi przed Bogiem, żeby była tym większa nagroda w niebie za to, że cierpliwie znosiliśmy te nasze trudności. Niech tylko Bóg wie o tym, jak ci trudno, ale nie muszą wszyscy o tym wiedzieć. I by nikomu nie zazdrościć, nie być zawistym, że ktoś ma więcej, że coś tam od Boga otrzymał więcej, bo ci naprawdę nieraz bardzo, bardzo cierpią, a my o tym nie wiemy. I dalej, co mówi Matka Boża? Tutaj kolejny fragment mówi, jak ważny jest Kościół, Kościół katolicki. Chcę, aby wszystkie moje dzieci, które otrzymują nadzwyczajne dary albo doświadczają niezwykłych zjawisk, znalazły się w pełni pod ochroną właściwego kierownictwa duchowego pod patronatem Świętej Matki Kościoła, którego ja jestem pierwowzorem. Bądźcie świadkami mojego posłuszeństwa woli Bożej przez całe życie. Niech to będzie waszym przykładem. Przed Kościołem i jego pełnoprawnymi władzami i przedstawicielami musicie odpowiadać we wszystkich aspektach życia duchowego. Trzeba to jasno zrozumieć, zwłaszcza teraz, gdy wśród wierzących panuje tyle zamieszania co do tego, co się z nimi dzieje w związku z wydarzeniami duchowymi, to znaczy wydarzeniami, których sami nie są w pełni w stanie zrozumieć ani wyjaśnić w zwykłej przyczynie wydarzeń. Nie jest to niczym niezwykłym, ponieważ miało to miejsce na przestrzeni wieków w Kościele i wśród ludzi Starego Testamentu. Możesz spodziewać się większej liczby zdarzeń tego rodzaju wśród tych, którzy są moimi wyznawcami i są mi poświęceni. Raduj się, że żyjesz w tej epoce, epoce miłosierdzia i miłości Twojej Matki. Mój umiłowany mąż, święty Józef, którego uroczystość dzisiaj świętujecie, będzie dla Was przykładem, szczególnie dla mężów i ojców, rodzin powołanych do mojego apostolatu, rodzin i macierzyństwa, o którym mówiłam wcześniej. Niech święta rodzina prowadzi Was i niech będzie przykładem we wszystkim. Pomożemy Wam we wszystkich Waszych wysiłkach, jeśli będą one na chwałę Trójcy Przynajświętszej. Czyń wszystko na chwałę Bożą i aby wypełniać Jego wolę, jak wielką będziesz miała radość. W dzisiejszych czasach w rodzinach istnieje potrzeba szukania czasu, aby być razem, robić różne rzeczy razem, a szczególnie, aby razem się modlić. No, jaka ważna uwaga na koniec. W dzisiejszych czasach w rodzinach istnieje potrzeba szukania czasu, aby być razem i robić razem różne rzeczy, a szczególnie by razem się modlić. Diabeł rozprasza, Bóg łączy. Jak w przyrodzie stado ochroni się, kiedy jest razem, ale jak się tam uda kogoś odtrącić, to już się zaczynają problemy. Strategia złego ducha. Odtrącić od bliskich, wprowadzić w grzech, zbuntować przeciwko Bogu, Kościołowi i odciąć od sakramentów. I już człowiek leży. I już zły duch może robić, co chce. Ale wszystko się zaczyna od tego odtrącenia. Ale wcześniej właśnie, żeby mieć szacunek do Kościoła, pilnować. Oczywiście sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie tutaj w Niemczech, sprawy synodu i tak dalej, które teraz trwa. W Polsce bardzo głośno się to komentuje, oczywiście z wielkim niepokojem, w jaką stronę to idzie. Ale co mówi Matka Boża? Jest to formą Bożego dopustu. Nie rozumiemy, dlaczego Bóg to dopuszcza, ale być może dla oczyszczenia tego kościoła lokalnego, że jak już rąbnie to dno, to może się przebudzi, bo przecież wiecie, że Niemcy śpią duchowo, że to jest martwota. Może trzeba, aby zeszło na to dno, żeby się w końcu ci Niemcy obudzili, przebudzili. A więc Boży dopust, my tego nie wiemy. I druga rzecz, Matka Boża mówi, na przestrzeni wieków to jest w ogóle niczym niezwykłym. Tak było. I możecie się spodziewać jeszcze większej liczby wydarzeń tego rodzaju. A więc pogubionych kapłanów, biskupów, może nawet i papieży, kto tam wie. Ale my nie mamy być tymi, którzy to przeklinają, wypiętnują i tak dalej, nagłaśniają, tylko raczej tymi, którzy się modlą. Żeby te znaki były przez ludzi właściwie odczytane i żebyśmy się nawracali. To jest jedyna rzecz,
jaką trzeba w tej sytuacji robić. Jeszcze tutaj kolejny, przedostatni cytat. Dzieciątka Jezus tym razem. Módlcie się do moich świętych, gdyż zawsze są gotowi i uważni na wasze błagania, gdyż są one zgodne z moją wolą. Będą wstawiali się za wami, aby wasze ciężary stały się mniejsze w porównaniu z tym, czym byłyby bez takiego wstawiennictwa. Jestem zadowolony z ożywionego zainteresowania życiem wielu wielkich świętych. To powinno trwać, aby więcej osób skorzystało z ich mądrości objawionej przez mojego Ducha Świętego. A więc Pan Jezus zachęca, aby modlić się do świętych. Są zawsze gotowi i uważni na nasze błagania. To też jest świadectwo wielu osób, które przychodziło do mnie, że kiedy zaczęło modlić się do jakiegoś konkretnego świętego, to ich na przykład nawrócenie znacznie przyspieszyło, stało się bardziej efektywne. Kiedy mieli problemy z dziećmi, to się zaczęli modlić też do jakiegoś konkretnego świętego, czasem do dwóch świętych patronów, czasem i trzech, i też te sprawy zaczęły iść do przodu. Nawrócenia ich dziecka, nawrócenia współmałżonka, żony czy męża. Jak się sami modlimy, no to jest 10%. Jak włączamy w modlitwę świętych, to jest 1500%. To jest mniej więcej taka różnica, taka skala mocy. To jest power, to jest turbo doładowanie. A więc korzystajmy z pomocy nieba. My często mamy pretensje do Pana Boga, że nas nie wysłuchał, że nic się nie dzieje, a Ty zacznij się modlić za przyczyną świętych. Taka pewna młoda dziewczyna, która też się nawróciła jakiś czas temu, jak jej zaleciłem, że ma się modlić za przyczyną świętych, to przyszła do mnie za jakiś czas i mówi, zacząłem się modlić do świętego Ojca Pio. I wie ksiądz co? On mi nie daje spokoju. On mi nawet w snach przychodzi i mówi mi, co mam przestać, co mam robić, czego mam nie robić. No i oczywiście, że mówiła to jasne, z takim jak udawanym wyrzutem, ale z wielką radością, że tam czuję, że ktoś tam w niebie wysłuchał, działa, ale także stawia wymagania, stawia ją do pionu. Więc warto mieć takich świętych patronów. Ja też często się modlę, no na przykład przed konferencjami, ale jak są takie pytania, które zadajecie czasem, no to gdzie ja bym tam coś wiedział? No to się modlę, no kurczę, święty taki, owaki, no pomóż mi, bo nie wiem, co mam odpowiedzieć. No i pojawi się jedno zdanie, drugie zdanie, a potem to już człowiek płynie, to już się mówi jakoś. Więc to jest też pomoc z nieba, konkretna, w konfesjonale, święci patroni od spowiadania i w wielu różnych sytuacjach kapłańskich można wzywać pomocy świętych. Ja z tego korzystam. I mam wrażenie, że to, co robi, wydaje jakieś owoce. Ale wy w swoich powołaniach też macie wydawać owoce. Módlcie się do tych świętych patronów, rodzin, małżeństw. Jest ich tak wielu. Oddawajcie świętym swoje dzieci. Każdego dnia zobaczycie, co się będzie dziać. Pan Bóg was zaskoczy, niebo was zaskoczy. Naprawdę warto. I jeszcze ostatni cytat Pana Jezusa. Kontemplujcie moją mękę i pamiętajcie o mojej miłości do was. Takiej miłości, jak ta nie ma żaden człowiek, tylko ja. Oddałem moje życie dla zbawienia świata, a świat mnie nie zna. Pocieszajcie swojego Boga. Czyńcie zadośćuczynienie za grzechy we wszystkim, co czynicie i mówicie innym. Oddawajcie miłość za miłość, ponieważ to jest najodpowiedniejsza forma zadośćuczynienia. Żadna inna jej nie przewyższy. Adoruj Najświętszy Sakrament. Sakramenty są niezbędne dla zbawienia. Kontemplujcie moją mękę, mówi Pan Jezus. Każdy z nas ma swoje za uszami, jak się mówi, każdy trzyma swojego trupa w szafie, coś w tym jest. Ten trup to czasami się rozkłada, śmierdzi, cuchnie i latami się wlecze ten smród za nami. Ale drogą uzdrowienia tego jest kontemplacja męki Pana Jezusa. Można w domu nawet sobie jakąś drogę krzyżową wziąć tekst, uklęknąć przed krzyżem i po prostu odmówić sobie drogą krzyżową w domu. Nie trzeba iść do kościoła, ale jak jesteś w kościele, możesz to zrobić w kościele. Szanować piątki z tymi postami, szanować Wielki Post z tymi postami. To jest nasz wielki problem katolików, że tak wielu ludzi odeszło od tradycji postu, w ogóle jej nie rozumie. I dlatego Matka Boża dopomina się o posty już bardziej radykalne. Na przykład mówi o chlebie i wodzie, żeby uchronić świat przed tym wielkim złem, jaki ludzie sobie dzisiaj szykują. Wielu ludzi też przekonuje się, że jeśli w ich rodzinie jest naprawdę wiele zła, no to właśnie trzeba zacząć pościć za swoje dziecko, za swojego męża, za swoją córkę, syna, żonę. Właśnie być może takim radykalnym postem. Ale to też jest bomba atomowa.
I to też nas uczy miłości do Jezusa, tego, co On dla nas uczynił. To jest ten hamulec, który zaciągamy. Jak to powiedziała siostra Faustyna, napisała w swoim dzienniczku, że Pan Jezus jej objawił, że męka biczowania była przyjęta przez Pana Jezusa właśnie przez te grzechy nieczyste, wszystkie grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu. Jak ktoś oglądał film Pasja, no to wie, jak Pan Jezus wtedy cierpiał. Więc jeżeli ktoś kontempluje cały czas tą mękę Pana Jezusa, to jakby miał upaść w tym grzechu, to się 5 razy zastanowi. Bo wie, że On się przykłada w tym momencie do tej męki Pana Jezusa. To jest klucz do pohamowania siebie w tym, co najgorsze. Adoruj Najświętszy Sakrament. To jest ten moment, kiedy są leczone wszystkie nasze poranienia. I diabeł też będzie robił wszystko, żebyś ty nie znalazł czasu na to. Ale jak się uprzesz i będziesz modlić o tę łaskę, to znajdziesz ten czas. I tam trwając przed Najświętszym Sakramentem, Pan Jezus uzdrowi wszystkie złe przywiązania, wspomnienia, rany serca. To jest najlepsza terapia, właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Wystarczy być, trwać przed Panem Jezusem. Nawet nie trzeba nic mówić, ale być jak najczęściej. I też sakramenty są niezbędne dla zbawienia. Komu się wydaje? Raz na rok, a może raz na parę lat do Komunii Świętej. Raz na rok, może raz na parę lat do Spowiedzi Świętej. Mieszkanie bez ślubu. Bierzmowanie sobie odpuścimy. Chrzest nie jest taki ważny. Jak my się mamy zbawić? Nie ma szans. Nie ma szans. Kociołek się grzeje w piekle na takich. No nie da się bez sakramentów się zbawić. Nie da się zbawić bez sakramentów. Jak najczęściej w tych dzisiejszych trudnych czasach no nie da rady inaczej się zbawić. Jesteś na mszy, przyjmuj Komunię Świętą. Nie daj Boże w grzechu ciężkim. Do spowiedzi, jak jest grzech ciężki. Spowiadać się tak często, jak jest konieczne, ale uważam raz na miesiąc to tak minimum. W dzisiejszych czasach to jest ważne. Pilnować tych sakramentów. Jak mieszkasz z kimś, to się na ślub zwracaj uwagę. Dążyć do tego ślubu. Jak nie, to się rozejść. Bierzmowanie dzieci, tłumaczyć im. Właściwie jutro będę mówił, to ma być ta katecheza o tych darach Ducha Świętego. Jak to jest wielka pomoc i dla rodziców, i dla młodych, kiedy wiedzą, o co chodzi w sakramencie bierzmowania, czyli w darach Ducha Świętego. To wszystko to jest pomoc Pana Boga dla nas, bo to jest obecny Jezus. To jest sam Jezus działający w naszym życiu. A więc jak widzimy, my możemy technicznie zrobić wszystko, żeby uniknąć to, co jest złe, wyuczyć się wszystkich prawideł związanych z popkulturą, z mediami i tak dalej, z internetem, te wszystkie pułapki znać na wylot. I można się na tym skupić, ale to jest cząstka tego, co możemy. To, co najistotniejsze, to jest właśnie to, co tutaj powiedziałem. Bo tu jest sam Jezus, Jego moc, Jego łaska. I doszła godzina 18, więc z takim właśnie przesłaniem was odsyłam do domów, żebyście sobie tam wszystko jakoś tam przerabiali w serduszkach waszych, pomadlali.